dzisiaj dostałem dwa wyzwania od widza. Pierwsze to jest, żeby rzeczywiście odblokować moją najnowszą postać na tym koncie, czyli Lili, która aktualnie jest najlepszą postacią w tej grze. W dodatku zagramy oczywiście też na najlepszej mapie dla niej, ale to nie jest wszystko, ponieważ tak jak wiecie, brakuje mi dosłownie kilka pucharków do 44 tysięcy i dzisiaj 44 tysiące pucharków. Będzie dzisiaj naprawdę bardzo ciekawie, no i jeśli nie uda mi się zrealizować tego oto wyzwania, które dostałem, no to wy dostajecie prezent, ale dowiecie się tylko wtedy, jak mi się nie uda tego zrobić. Okej, zaczynamy z pierwszą rzeczą, czyli z odblokowaniem tego oto zdymiarza. Jak widzicie, mogę wykupić za gemę, ale to się trochę no nie opłaca, jak mam być ze mnie szczery. Weźmy sobie na przykład Cordeliusa, no i tutaj na przykład mamy do odebrania parę krytów. Zobaczymy, czy akurat te kryty będą starczyć, żeby odblokować tego nowego zdymiarza. Okej, zostało jak widzicie nam tylko 100 krytów do odebrania, a tutaj mam akurat 200, więc w sumie nie wiem, czy opłaca się teraz odbierać te kryty, czy może jednak weźmiemy... Co tu się stało? Co się stanęło? Ej, co to było? Ej, co tu się wydarzyło? Nie mam pojęcia, co się stało, ale okej. Może odbierzmy sobie jednak kryty z karnetu, ponieważ akurat mamy tam stówę równo, więc sobie odbierzemy je. Najpierw 500 monet, 50 kredytów, no i jak widzicie, zostało nam naprawdę bardzo mało, żeby zrealizować pierwsze zdanie. Co jest najważniejsze, również tą postać dzisiaj wymaksujemy, ponieważ dużo osób mówi, że to jest aktualnie najlepsza postać w tej grze. Niektórzy mówią, że w ogóle to jest najlepsza postać na tej dzisiejszej mapie. No i dzisiaj właśnie odblokowaliśmy tego nowego zdymiarza, czyli pierwsza rzecz zrealizowana, ale jeszcze musimy wymaksować tą postać, więc jeszcze nie do końca, ale okej. Klikam do dzieła, no i jak widzicie, teraz będę mógł za niedługo w sumie odblokować Draco. No, zajmie mi to naprawdę sporo czasu, więc no, raczej nie spodziewam się go w najbliższym czasie, ale okej. Mamy Lili i to jest najważniejsza rzecz. Teraz przechodzimy do wymaksowania tej postaci i od razu na niej gramy, żeby udało mi się rzeczywiście ukończyć ten challenge, te wyzwanie, jakie dostałem. Okej, od razu sobie go ulepszamy, tego zdymiarza, na 9 moc. Okej, 9 moc nie będzie najgorsza. No i muszę się tutaj zapoznać z tymi starpowerami i gadżetami. No i dobra, zdecydowałem, że kupię rzeczywiście pierwszy gadżet. W ogóle wy możecie mi teraz doradzić, jaki gadżet, jaki starpower powinienem kupić, ponieważ ja się za bardzo nie znam na tym, ale kupię pierwszy starpower i pierwszy gadżet. Trochę mnie to kosztuje monet, ale trudno się mówi. Kupmy może jeszcze tutaj sobie tarczę. No i teraz mamy już naprawdę Lili na wysokim poziomie i teraz musimy zdążyć w dzisiejszym filmie wbić te 44 tysiące pucharków. Już naprawdę dawno nie wbijałem jakichś lepszych pucharków i też nie mówię, że 44 koła to jest jakoś dużo, ale wiecie, o co mi chodzi. Dawno nie osiągałem jakiegoś celu w Brawl Starsie, więc naprawdę bardzo fajnie, że znowu uda mi się coś tutaj zrobić. Okej, muszę wiedzieć, jak się gra w ogóle tą postacią, ponieważ ja nie mam pojęcia i prawie bym tutaj deadnął, ale okej, zobaczymy. Ej, co jest? Ej, dobra. To naprawdę jest bardzo dobre. Ja tutaj nie umiem się doczekać wbić 30 rangę na tej postaci, ponieważ wy decydujecie, czy muszę wbić 30 rangę na tej postaci, czy nie. Tak, dobrze przejście, rzadko tego coś robię, ale teraz wy możecie napisać w komentarzu, czy mam wbić 30 rangę na tej postaci, czy nie. Dzisiaj akurat jest bardzo dobra mapa pod Lili, więc może by mi się udało, nie wiem, zależy to od was, więc no, napiszcie w komentarzu, czy mam rzeczywiście wbijać tą rangę, czy nie. Może to być głupi pomysł, o kurde, co tu się dzieje. Ej, dobra, ja muszę rzeczywiście uciec tą postacią, ponieważ skończy się to źle, a ma chcę tutaj jak najszybciej wbić te 34 koła, więc okej. Chyba to tutaj powinniśmy wygrać. Ja znowu używam tego swojego gadżetu i uwaga, okej. Musimy pokonać Colta i uwaga, czy się uda? Tak, udało się, dobra. Jak widzicie, pierwsza runda i pierwsze miejsce, czyli zmierzamy w dobrym kierunku i zostało nam, uwaga, bardzo mało. Zostało nam tylko 23 pucharki, więc teoretycznie dwie wygrane gry. Więc jeśli się uda, to wtedy będzie bardzo fajnie i będę chyba też bił tą 30 rangę, ale to wy musicie zadecydować, więc jeśli oglądacie ten film, jeśli chcecie w końcu zadecydować nad czymś, no to możecie zadecydować, czy mam wbić 30 rangę na tej postaci, czy nie. Wiem, że może to być głupie, że teraz tak mówię. O kurde, co się tutaj stało? Dobra, to naprawdę było znowu tutaj riski, ale chyba... Kurczę, ta Shelly mi tutaj uciekła, ale chyba to wygramy z nią. Shelly, czemu jakaś Shelly miałaby nas wyeliminować? Przecież my tutaj jesteśmy najlepszą postacią w grze. Moi drodzy, lecimy dalej. Naprawdę zostało
nam mało czasu, tylko parę minut, żeby zrealizować ten cel, ale zaraz wiesz, że się w końcu uda. Okej, używam gadżet. W ogóle ten gadżet naprawdę krótko trwa, tak zauważyłem, więc no słabo właśnie, ale trudno się mówi, tak? No trzeba jakoś tutaj żyć, trzeba grać i fajnie, że się ten ult ładuje w tym okręgu i okej, udało nam się znowu kogoś wyeliminować i chyba double killa tutaj zrobiliśmy, więc naprawdę bardzo fajnie. No i została nam ostatnia postać do wyeliminowania. Jestem ciekawy, gdzie ta postać się kryje i proszę, żeby ten od tutaj z odejmiasz chciał wyjść stąd, ponieważ to naprawdę nie chcę tutaj, żeby się ten challenge zaraz skończył. Ej, naprawdę muszę zdążyć w dzisiejszym odcinku zrealizować to wyzwanie, więc naprawdę będzie ciężko, ale okej. Chyba damy radę, o kurde, nie damy, ej, co jest? Co to za zasięg ma ta postać? Dobra, ważne, że się udało. No i moi drodzy, jeśli się nie mylę, dosłownie wystarczy nam teraz jeden win i wtedy będziemy mieli równo 44 tysiące Bucharku, więc muszę się teraz postarać, muszę się teraz skupić, jest to jedna z moich najważniejszych gier w grze, ponieważ będę musiał zrobić teraz pierwsze miejsce. Jeśli nie zdobędę tego pierwszego miejsca, to wtedy będę musiał wam coś dać, jakiś prezent. Może to będzie dodanie do zemych, może to będzie kolejny karnet. W ogóle, tak jak wiecie, były już wyniki na karnet, napiszcie czy wygraliście czy nie, ponieważ tak jak wiecie, no zwycięzcy muszą się jak najszybciej odezwać. O kurczę, już myślałem, że zginę, ale w sumie zapomniałem, przecież ja mam też swój gadżet. Ten gadżet jest naprawdę bardzo dobry i dzięki niemu w sumie nie jestem w takim zagrożeniu, tak szczerze mówiąc, ponieważ w każdej chwili mogę uciec i co ja tutaj zobaczyłem? Jakaś bitwa zacięta tutaj była, tutaj był gaz i nita, ale okej, nieważne. Musimy to rzeczywiście wygrać, to jest najważniejsza gra w moim życiu chyba tutaj, ponieważ nie chcę wbijać 30 rangi i nie wiem, co się wydarzy, jak nie wygram tego, okej. Na razie wygląda na to, że to chyba wygramy, więc naprawdę się cieszę, ponieważ jesteśmy blisko zwycięstwa, ale tu jest jakiś Frank i Frank to jest naprawdę ciężki przeciwnik, ale chyba udało nam się rzeczywiście wyeliminować tego zdymiarza, więc jest fajnie. No i została tak zasadzie ostatnia osoba do wyeliminowania. I zobaczymy, czy uda nam się rzeczywiście wyeliminować tą ostatnią postać. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś Shelly z 20 cubami. Okej, jest to Daryl. Zobaczymy teraz, czy się uda jakąś akcję zrobić. I tak chyba się uda. Tak, uwaga, czy wygramy to? Tak, udało się. Więc jak widzicie, udało nam się wbić równo 44 tysiące pucharków. Teraz jak widzicie, dostałem plus 2 pucharki z pasy. No i dzięki temu mam równo 44 koła. Teraz widzicie, jak to wygląda, naprawdę bardzo fajna liczba. Może uda nam się w końcu wbić te 50 tysięcy za niedługo. Nic nie sugeruję, ale to zależy od was, czy będziecie łapkować filmy, czy będziecie subskrybować, więc pamiętajcie, żeby to robić. No i mam nadzieję, że wam się ten film podobał. Nic nie przegraliśmy, wygraliśmy każdą grę, no i mamy 44 koła. Mam nadzieję, że wam się film podobał, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!